You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our grief, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no.
dobry, nazywam się Paweł Lewandowski, warmińska Liga Braków, współorganizator i witam Was na Automobil Klubie Toruńskim. Robimy tutaj imprezę pierwszą ogólnopolską, ogólnopolskie wyścigi wraków. Impreza jest dwudniowa, dziś mamy drugi dzień, w sobotę startowały samochody seryjne, było dużo uczestników, gościli z nami tutaj duże grono kibiców. Dzisiaj mamy już naszych kierowców, którzy jeżdżą z nami już 2 lata, są z nami tutaj też na torze. Jest to już wzmocniona ekipa, czyli samochody z wzmocnieniami z przodu oraz z tyłu. Ścigają się z nami, jeżdżą tutaj na Warmii Mazurach. Dzisiaj gościmy właśnie tutaj na Automobil Klub Toruński. Wspólnie z nim stworzyliśmy tutaj tor. Jesteśmy zadowoleni, impreza jest naprawdę przednia, ilość zawodników jest duża. Cieszy nas tutaj ilość tych kibiców oraz pogoda. Organizacja uważam, że została zorganizowana na 6. Jesteśmy zadowoleni, zapraszamy wszystkich chętnych na oglądanie warmińskiej ligi braków na Facebooku. Dziękuję za obszerną informację. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy obserwujecie fakt, że stali bywalcy wracają do Was? Czy to jest bardziej ekipa, która nowa, czy mieszana? Jak to jest z punktu widzenia organizatora? Mamy właśnie, tak jak wspomniałem, tutaj rzesze zawodników, którzy jeżdżą z nami z wyścigu na wyścig, tak? Tak. U nas na Warmii Mazurach jest to duża grupa zawodników, po prostu bywa na zawodach i 80 i 100 i 100 paru, tak? Jest to grupa, która jeździ z nami na tych zawodach. Dzisiaj tutaj mamy nowych zawodników, tutaj właśnie z regionu toruńskiego, tutaj na tym, na torze. Także myślimy, że tam zaszczepią się i tutaj rozmawialiśmy gdzieś te zalążki tego szaleństwa, tej fascynacji, pasji i dołączą do nas. Jeżdżą zawodnicy z wyścigu na wyścig, no nie zawsze jest to zdolne do tego, żeby zrealizować, tak, to uczestnictwo z tego względu, że nie zawsze można szybko ten samochód naprawić. Jasne. Raz na drugi raz tych edycji jest sporo. W tym roku zrobiliśmy na Warmii Mazurach 10 edycji, jesteśmy już po 7 edycjach. Czekają nas jeszcze 3 edycje, no i tak jak wspomniałem, 2 edycje te ogólnopolskie. Czyli Wy jako, przepraszam, że przerwę, czyli Wy jako warmińska Liga Wraków na Warmii Mazurach robicie najwięcej imprez. Dokładnie, robimy praktycznie, robimy co 2 tygodnie i po prostu ta rzesza zawodników, którzy chcą się tutaj sprawdzić na torach tych naszych tworzonych przez nas i jeżdżą, uczestniczą wspólnie z nami. Nie tylko zawodnicy, są i zawodniczki. Zawodniczek już jest około 30-40. Jeżdżą w naszej lidze i uważam, tutaj stanowczo się mogę powiedzieć, że jako jedyni w Polsce mamy kobiecą ligę tutaj, która uczestniczy czy jeździ z warmińską ligą braków. Czy dziewczyny mają osobną ligę, czy jeżdżą tak razem z mężczyznami? Tak, oczywiście. Dziewczyny startują indywidualnie i po prostu mają swoją, tak? Tak. Są biegi, przykład, 2 biegi eliminacyjne, półfinał. Kobiet później jest właśnie, startują mężczyźni. Ale muszę zaznaczyć na dzisiejszym przykładzie, że po prostu są 2 panie, które się odważyły i jeżdżą również z mężczyznami, dużo im nie brakuje. Po prostu odważyły się, dzisiaj wystartowały wspólnie z mężczyznami. Super. Dziękuję bardzo za wywiad, za informację. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich chętnych do śledzenia nas na fejsie, ewentualnie osobiście na różnych zawodach. Terminy będą podane również na medialnie. Super. Dziękuję bardzo.